Myślę, że każdy z nas zauważył, że wokół nas jest wielu teoretyków, wielu doradców, wielu takich, którzy mają świetne pomysły, którzy chcą mówić, co należy robić, jak należy robić, jak należy postępować, ale kiedy ich się zaprosi do współpracy, no to już nie są tacy chętni. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj taki życiowy temat związany z tym, że właściwie wokół nas jest mnóstwo różnych kanałów, czasopism, stron internetowych, profili na, na Facebooku, no, gdzie mnóstwo różnych osób po prostu zna receptę na to, jak żyć, jak postępować. Co robić, żebyśmy byli szczęśliwi? I doradzają, doradzają, doradzają. Czasami bywa tak, że, że są osoby, które same sobie życia nie ułożyły, same nie wiedzą, jak postępować, ale innym bardzo chętnie. Doradzają. To dotyczy również naszego życia duchowego, to dotyczy również życia w kościele. Ale o tym troszeczkę później. A na początek taka troszeczkę <grych> zabawna historyjka opisana przez Bruno Ferrero, która obrazuje no właśnie to, o czym dotychczas sobie powiedzieliśmy. Zapraszam do wysłuchania. Pewna niezbyt zamożna kobieta znalazła jajko niesłychanie szczęśliwa, zawołała swego męża oraz dzieci i powiedziała Skończyły się wszystkie nasze zmartwienia. Popatrzcie, znalazłam jajko. Nie zjemy go, lecz zaniesiemy do sąsiada, który ma kwokę. Kwoka wysiedzi nam kurczaka, który wyrośnie na dużą kurę. My oczywiście nie zjemy kury, ale będziemy ją karmić, aby znosiła nam wiele jaj, z których będziemy mieli wiele innych kur, a te zniosą nam dużo kolejnych jajek. W ten sposób będziemy mieli dużo kur i dużo jajek. Nie zjemy ani kur ani jaj, lecz sprzedamy je i kupimy jałówkę. Wychodujemy ją i będziemy mieli krowę. Krowa da nam cielęta, aż w końcu będziemy mieli spore stado. Sprzedamy je i kupimy kawałek ziemi. Potem sprzedamy i kupimy. Kupimy i sprzedamy. Mówiąc to z wielkim przejęciem, kobieta żywo gestykulowała. Jajko wypadło jej z ręki i rozbiło się na ziemi. Nasze rozmowy często przypominają gadaninę tej kobiety. Zrobię, powiem, Załatwię, mijają dni, mijają lata, a my nie robimy absolutnie nic z tego, co obiecywaliśmy. Można byłoby powiedzieć niezły biznes plan. Jajo, kura, następne jajo, następne kury, potem krowa, potem całe stado, potem kupujemy ziemię i tak dalej. Genialny, po prostu pomysł genialny. Brakowało tylko wprowadzenia go w życie. A od samego gadania nic się nie zmieni. Od samego gadania nic się nie zmieni. I nawet jeżeli będziemy mieli mnóstwo doradców, tak, no, to, no to nawet jeżeli te rady są dobre i słuszne, bo przecież nie można przekreślać, że jeżeli ktoś jest doradcą, to od razu te rady są nic nie warte. Oczywiście jest wielu dobrych, słusznych doradców. Natomiast natomiast jeżeli się po prostu nie zacznie tego wprowadzać w życie, jeżeli się tego nie zacznie realizować, jeżeli mówiąc językiem ewangelicznym nie zacznie się wprowadzać talentów czy, czy min, tych ewangelicznych min w życie, nie zacznie się nimi obracać, no to nic z tego nie będzie. Po prostu nic z tego nie będzie. A zatem hmm, trzeba, trzeba wziąć za przeproszeniem, trzeba się wziąć do roboty. O tym też mówi nasz katechizm Kościoła katolickiego. Jest to bardzo ciekawa rzecz, że w punkcie, gdzie jest mowa o modlitwie Ojcze Nasz, hmm, tam gdzie hmm, analizowane jest wezwanie chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, hmm, w, w katechizmie jest taki punkt: módl się i pracuj. Dlaczego ten punkt tam jest? No, dlatego, że można byłoby przyjąć taką postawę, że no, skoro mnie Panie Boże stworzyłeś, no to się mną teraz opiekuj. No to daj mi tego chleba powszedniego, ja będę czekał na mannę z nieba, niech się wszystko dzieje samo. Tymczasem wiemy, że od samego początku, od stworzenia świata, kiedy Bóg stwarza człowieka, daje mu polecenie pracy: czyńcie sobie ziemię poddaną. I to jest nasze zadanie. I to jest nasze zadanie: czynić Ziemię piękną, czynić Ziemię e, takim domem, w którym człowiek będzie czuł się bezpiecznie, w którym będzie czuł się też dostatnio, bo Ziemia ma rodzić po to, żebyśmy e, mieli pokarm. No i potem cały rozwój myśli technicznej, który ma ułatwić człowiekowi życie to ma wszystko służyć człowiekowi. A więc, a, więc człowiek ma, pracu, pra, pracując, Współpracować z Bogiem, stworzycielem, by ten świat i życie na świecie było coraz piękniejsze. To jest jakby jedna sprawa, którą chciałem poruszyć dzisiaj, gdy chodzi o tych teoretyków. Tak, tutaj, tutaj sprawdza się powiedzenie, że bez pracy nie ma kołaczy. Natomiast jest też inna dziedzina naszego życia, w której też występują teoretycy. To jest nasze życie duchowe. To jest życie z życie Kościoła. To są ci, którzy przyjęli taką postawę mędrców tego świata mędrców w znaczeniu kościelnym, w znaczeniu doktrynalnym, w znaczeniu moralnym którzy mają dużo do powiedzenia, a raczej nic nie chcą sami zrobić. O tym pisze papież Franciszek. Słuchajcie, jest taki dokument Ewangelii Gaudium bardzo, bardzo ciekawy dokument o ewangelizowaniu. Papież tam porusza wiele trudnych spraw związanych z problemami, które mogą się zrodzić u osób, które chcą oddać się dziełu ewangelizacji. To są punkty tego dokumentu około powiedzmy 80-90-100 mniej więcej to są te punkty takich, taki, takich pięć szczególnych. Rozdziałów tam jest poświęconych właśnie temu, żeby nie dać się okraść z misji, z radości, z nadziei, prawda, z Ewangelii, z miłości. Warto to przeczytać. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe są te spostrzeżenia. I tam papież ostrzega przed duchową światowością. Duchowa światowość. Pozwólcie, że przytoczę kilka fragmentów z tego dokumentu. To będzie rozdział, punkt właściwie. Punkt 23 i, i następne, warto sobie to zapamiętać. Kilka takich, takich światełek, kilka takich fleszy, żeby też pokazać, o co, o co mi chodzi. Pisze papież Franciszek tak. Duchowa światowość kryjąca się za pozorami religijności, a nawet miłości Kościoła, polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały pańskiej. To Jezus zarzucał faryzeuszom: Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Chodzi o subtelny sposób szukania własnego pożytku, a nie chwały Jezusa Chrystusa. Przyjmuje on wiele form, w zależności od typu osoby oraz warunków, w jakich tkwi, pisze papież. Ponieważ łączy się ze staraniem o zachowanie pozorów, nie zawsze towarzyszą jej grzechy publiczne, i na zewnątrz wszystko wydaje się poprawne. Gdyby jednak przeniknęła do kościoła, byłoby to nieskończenie bardziej bolesne niż cała zwykła moralna światowość. I dalej pisze papież tak. Ta mroczna światowość ujawnia się w wielu pozornie przeciwstawnych postawach. Ale z tym samym zamiarem dominowania w przestrzeni Kościoła. U niektórych zauważa się ostentacyjną troskę o liturgię, o doktrynę, o prestiż Kościoła, ale nie przejmują się oni rzeczywistym wprowadzeniem Ewangelii w życie ludu Bożego i konkretne potrzeby historii. A więc, widzicie, teoretyzują. Troszczą się niby o liturgię, o prestiż, ale żeby ewangelizować, to już nie, to już za bardzo się w to nie chcą angażować. Dalej pisze papież tak: W ten sposób życie kościoła zamienia się w kawałek muzeum albo jest udziałem niewielu. I w tym kontekście, dalej kontynuuje papież Franciszek, umacnia się próżna chwała tych, którzy zadowalają się posiadaniem jakiejś władzy i wolą być raczej generałami pokonanych wojsk, niż zwykłymi żołnierzami nadal walczącego oddziału. Ileż razy marzymy o planach apostolskich ekspansjonistycznych, drobiazgowych i dobrze nakreślonych, typowych dla przegranych generałów? W ten sposób przekreślamy naszą historię kościoła, której, yy, która jest chwalebna jako historia ofiar, nadziei, codziennej walki, życia spędzonego na służbie, wytrwałości w żmudnej pracy, ponieważ każda praca jest potem naszego czoła, pisze papież Franciszek. Tymczasem, i to jest bardzo ciekawe, co teraz, co teraz papież napisał. I to jest myślę, że takie, taka kwintesencja też tego, o czym sobie mówiliśmy, o tych, o tych doradcach, o tych, którzy moralizują, o tych, którzy mają zawsze coś do powiedzenia, którzy krytykują innych, którzy widzą wady i błędy u innych, tak, ale sami, że tak powiem, nic nie chcą zrobić. Zresztą to zarzucał też. Pan Jezus Faryzeuszom, że na innych nakładają ciężary, a sami palcem ruszyć ich nie chcą, co pisze papież Franciszek. Tymczasem zabawiamy się hełpliwie rozmawiając o tym, co się powinno robić. Grzech powinno się robić. Jako mistrzowie duchowi i eksperci dusz pasterstwa, którzy dają instrukcje, pozostając na zewnątrz. Słuchajcie, papież, to jest bardzo, bardzo znaczy mnie, mnie, mnie to tak no, dotknęło, dosyć, dosyć mocno muszę przyznać, że papież miał taką odwagę, by, by to powiedzieć. Mówi o grzechu, grzech który się nazywa, powinno się robić. Grzechu takiego doradztwa. I, I chyba to jest to, o czym przed, przed chwilą mówiłem, to doradztwo, które krytykował pan Jezus u faryzeuszy, czyli, czyli sami, sami nie chcą nic zrobić, a innym ciągle doradzają, jak, jak mają żyć, jak mają postępować, prawda? Grzech powinno się robić. Tak powinno się robić tak nazywa papież ten grzech. I popełniają ten grzech właśnie mistrzowie, duchowi i eksperci duszpasterstwa, którzy dają instrukcję, pozostając na zewnątrz, czyli sami nic nie chcą robić. Pobudzamy naszą wyobraźnię bez granic i tracimy kontakt z trudną rzeczywistością naszego wiernego ludu. Kto uległ tej światowości, pisze papież, spogląda z wysoka i z daleka, odrzuca... Proroctwo braci dyskwalifikuje stawiającego mu pytania, podkreśla nieustannie błędy innych i jest obsesyjny na punkcie wyglądu. Też ciekawe spostrzeżenie. Jest to straszliwa korupcja pod pozorem dobra. Należy jej unikać. Kierując Kościół na drogę wyjścia poza siebie, misji skoncentrowanej na Jezusie Chrystusie i zaangażowania na rzecz ubogich. Niech Bóg nas wybawi od Kościoła światowego pod duchowymi i duszpasterskimi przykrywkami. Tę duszącą światowość można leczyć, kosztując czystego powietrza Ducha Świętego, uwalniającego nas od pozostania skoncentrowanymi na nas samych. Ukrytymi za religijną fasadą pozbawioną Boga. Nie dajmy się okraść z Ewangelii. Kochani, nie dajmy się okraść z Ewangelii, a Ewangelia wzywa nas do dynamizmu. Ewangelia zachęca nas do pracy, do wysiłku, do trudu na rzecz zbawienia człowieka, na rzecz zbawienia samego siebie. I mówi nam też, co, co, należy, postęp, co, co należy czynić, jak należy postępować. Tam naprawdę mamy instrukcje. Yy, Obsługi naszego życia, by to życie osiągnęło cel, jakim jest wieczne zbawienie. Dlatego nie dajmy się okraść z Ewangelii, ale Ewangelią żyjmy. Tego życzę Wam, tego życzę sobie. Tyle, Tyle na dzisiaj. Zapraszam na, na wieczorną modlitwę, na zakończenie dnia, na kompletę. Pokój, dobro, wszystkiego dobrego.